Z końcem czerwca upłynął termin składania aplikacji przez kandydatów na stanowisko dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury. Na ten moment wiadomo jedynie, że na ogłoszenie z 21 maja bieżącego roku odpowiedziało 5 osób. Nie ukonstytuowała się jeszcze komisja konkursowa, która dokona wyboru dyrektora. To ona otworzy te oferty i to ona będzie wiedziała, kto zgłosił się do tego konkursu. Skład komisji regulują odrębne przepisy, które wymaga, by w dość szerokim gronie oceniającym kandydatów i ich kompetencje znalazł się przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie mamy jeszcze informacji ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kto będzie reprezentował w komisji konkursowej właśnie ministerstwo. Jak tylko taką informację otrzymamy, wtedy ta komisja będzie mogła spotkać się i otworzyć oferty oraz, że tak powiem, opracować kalendarz swoich prac, czyli wyznaczyć termin przesłuchania kandydatów, przesłuchać ich i dokonać wyboru. Pełna procedura zakłada dwa zasadnicze etapy. Pierwszy to sprawdzenie, czy aplikacje i kandydaci spełniają warunki formalne. Tych było sporo. Począwszy od określonego stażu pracy i doświadczenia na stanowiskach kierowniczych, po ściśle określone umiejętności i kompetencje. Drugi etap to wspomniana już rozmowa kwalifikacyjna, po której nastąpi wskazanie kandydata. Ostateczna decyzja o jego powołaniu leży jednak w rękach prezydenta miasta. Włodarz może przyjąć werdykt komisji, ale może się również z nim nie zgodzić. Ostateczny czas na tę decyzję upływa 3 miesiące od dnia ogłoszenia konkursu, czyli najpóźniej na początku trzeciej dekady sierpnia. Zgodnie z opublikowanym ogłoszeniem prezydent może powołać nowego szefa tej instytucji na okres od 3 do aż 7 lat. Warunkiem bezwzględnym jest podpisanie przez wybranego i zaakceptowanego kandydata odrębnej umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności SOK oraz program działania ośrodka. Jeśli wybrany kandydat odmówi podpisania tego dokumentu, nie zostanie powołany na stanowisko dyrektora.